jest tak, że ona po prostu jest. Ona jest jak fala radiowa. Radio Z, które tutaj się wylewa, jak fala radiowa. Ona tu się wylewa. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Możesz się buntować, kłócić, mówić, że tego nie chcesz, ale fala radiowa tutaj jest. Dokładnie tak samo jest z Bożą miłością. Ona tutaj jest od 2000 lat. Po prostu jest. Możesz ją przyjąć i możesz odejść z Bożym pokojem z tego miejsca. Możesz jej nie przyjąć i pójść dalej z depresją, pójść dalej z narkotykami, z czymkolwiek diabeł trzyma twoje życie. Chcę ci powiedzieć, że Bóg, widząc 2000 lat temu twoją i moją sytuację, nie widział innej możliwości, jak przyjść na świat i umrzeć za mnie i za ciebie. Chcę ci powiedzieć więcej. Bóg nie ma pretensji do ciebie o to, że ty grzeszysz. Słuchaj, z twoim grzechem jest tak, że ty jesteś gwałcony tym grzechem. Grzech za tobą biega. Kiedy miałeś 12 lat, 13, biegał za tobą alkohol, biegała za tobą pornografia, biegał za tobą, kradzież za tobą biegała. Po prostu grzech za tobą biegał. Mówiąc kolokwialnie, chodził za tobą, chodził, chodził, aż wychodził, aż się złapałeś. I Bóg widzi, że twoja sytuacja jest taka, że nie miałeś szans na tym świecie przeżyć swojego życia bez grzechu. I Bóg w swoim słowie stawia diagnozę. Nie wytyka ci palcem, a stawia diagnozę. Mówi, wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Ja tą sytuację mogę ci porównać do sytuacji, gdzie ryba jako stworzenie Boże przychodzi w wodzie. Ona przychodzi na świat w wodzie, w stawie, w rzece, w morzu, w jeziorze. I ona całe swoje życie jest mokra. Zupełnie tak mokra jak ty w wannie. I Bóg nie ma o ten stan do niej pretensji, bo wie, że ona przychodzi na świat w wodzie. I Bóg widzi, że ty na świat przyszedłeś w duchową atmosferę grzechu, w duchową atmosferę zła. To jest twoje naturalne środowisko. Jak naturalnym środowiskiem dla ryby jest woda. I Bóg nie ma do ciebie o to pretensji. Bóg mówi wręcz w swoim słowie, że przez jednego człowieka, przez Adama, wkradł się grzech na ziemię. I ty nie masz innego wyjścia, jak nie grzeszyć. Ale jest dla ciebie nadzieja. Jest nadzieja na tą depresję, którą masz. Jest nadzieja na grzech, który nosisz w sercu. Tą nadzieją jest Chrystus. On umarł za grzechy tego świata. Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny. Możesz dzisiaj przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. On ciebie nie odrzuci, On ciebie nie odtrąci. Nie potrzebujesz do tego żadnej super wiary. Potrzebujesz podjąć decyzję. Zupełnie taką samą decyzję, jak podejmujesz, że będziesz chodził na siłownię. Zupełnie taką samą decyzję, jak podejmujesz, że będziesz rzucał palenie. Potrzebujesz w tym miejscu podjąć decyzję, że będziesz, oddasz swoje życie Jezusowi, że spróbujesz z Nim żyć, że spróbujesz Mu zawierzyć, że spróbujesz puścić stery i oddać Mu swoje życie. Jeżeli podejmiesz taką decyzję teraz, ja ci gwarantuję, że Święty Bóg przyjdzie do twojego życia. Ja ci gwarantuję, że Jego święta obecność przyjdzie do twojego serca. Ja ci gwarantuję, że Jego święty pokój wejdzie do twojego serca. A jeżeli Jego pokój będzie mieszkał w twoim sercu, to w twoim sercu po prostu nie będzie miejsca na depresję. To w twoim sercu nie będzie miejsca na jakikolwiek brak pokoju. Czymkolwiek dzisiaj jest karmione twoje serce, czy jest to choroba, czy jest to depresja, czy są to myśli samobójcze, nie ma na to miejsca w twoim sercu, jak zaprosisz Jezusa Chrystusa. Bo Jezus mówi, że On jest światłem. Jak włączasz na przykład w ciemnej łazience światło, to ciemność nie dyskutuje, że będzie widno za 30 sekund. Ciemność w sekundę odchodzi. I ty dzisiaj na każdy problem swojego życia, na każdy lęk swojego życia, na każdy brak pokoju swojego życia, możesz dzisiaj włączyć takie światło, gdzie natychmiast przyjdzie pokój. Ja nie mówię, że natychmiast zmieni się sytuacja fizyczna wokół ciebie, ale chcę ci powiedzieć, że na pewno natychmiast przyjdzie pokój tam, gdzie nie ma pokoju, bo taki jest Jezus. Ktokolwiek z was chce się pomodlić, o cokolwiek chcesz się pomodlić,
cokolwiek trzyma Twoje serce, cokolwiek straszy Twoje serce. Ja chcę, żebyś wiedział, że Jezus Chrystus chce Ciebie ratować tu i teraz. Ja chcę, żebyś wiedział, że mnie uratował 10 lat temu. Ja chcę, żebyś wiedział, że moją córkę uratował, bo miała krzywy kręgosłup, krzywe biodro i za krótką nogę. Ja chcę Ci powiedzieć, że gdybym 8 lat temu był osobą niewierzącą, czyli nieświadomą, bo prezent, wiara to jest prezent od Boga. Jakbym 8 lat temu był osobą niewierzącą, czyli nieświadomą prawdy Bożej, moja córka dzisiaj byłaby szczęśliwa tak, jak jest szczęśliwa, ale jednak byłaby szczęśliwa z krzywym kręgosłupem, byłaby szczęśliwa z za krótką nogą i byłaby szczęśliwa z krzywą miednicą, bo właśnie taki los gotował jej ten świat. I tylko dlatego, że 8 lat temu byłem świadomym, wierzącym człowiekiem, położyłem na nią ręce i się modliłem, Bóg ją uzdrowił. I o tym chcę Ci zaświadczyć, że nie mówię Ci o Jezusiku w portfeliku, że nie mówię Ci o Jezusiku na medaliku, mówię Ci o potężnym Bogu, o potężnym Jezusie Chrystusie, który chce Ci usłużyć, który chce Ci pomóc. Jeżeli masz jakikolwiek problem, zapraszam Cię, przyjdź, będziemy się modlić. Błogosławię Twoje życie w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszam, że Bóg Cię kocha. I pamiętaj te słowa do końca życia. Jezus bardzo Cię kocha. Amen.